Nazywam się Alan Finger. Od 38 lat jestem instruktorem jogi i założycielem szkoły jogi. Moi najlepsi instruktorzy pokażą ćwiczenia, które może wykonywać każdy. Dzisiejsze ćwiczenia poprowadzi starszy instruktor Douglas Stewart. Jeśli zniechęcacie się na widok pozycji na jednej nodze, dzisiaj to się zmieni. Zaraz zaczynamy. Zróbcie sobie trochę miejsca i przygotujcie się do ćwiczeń, które odmienią wasze życie. Szkoła jogi. Nazywam się Douglas. Jest ze mną starszy instruktor Suzanne. Znajdujemy się na pięknej Jamajce w Grand Lido Sanssouci. Pozycje wyrabiające równowagę nadają waszym ruchom gracji. Nie zawsze są łatwe, ale przekonacie się, że wystarczy się skupić, a wszystko jest wykonalne. Zacznijmy od czegoś łatwiejszego. Stajemy na czworakach, dłonie układamy na jednej linii z ramionami. Waga równo rozłożona na wszystkie palce i dłonie. Kolana rozstawiamy na szerokość bioder, palce nóg opierają się o matę. Teraz waga jest rozłożona równomiernie. Przechodzimy do pozycji kota patrzącego do góry. Na wdechu unosimy klatkę piersiową i kości pośladków. Twarz skierowana do góry. Na wydechu wyginamy kręgosłup do góry. Jeszcze raz. Na wydechu ustawiamy kręgosłup równolegle do podłoża. Wydech. Na wdechu wciągamy do przodu prawą rękę, do tyłu lewą nogę. Czubek głowy ciągniemy za ręką. Nie przejmujcie się, jeśli stracicie równowagę. Wasze ciało przyzwyczaja się do nowej pozycji. Na tym polega ćwiczenie równowagi. Wdech, wydech. Opuszczamy rękę i nogę. Na wdechu robimy to samo z drugiej strony. Możecie podnosić rękę i nogę po kolei lub jednocześnie. Wdech i wydech. Opuszczamy rękę i nogę. Teraz zmienimy szerokość rozstawu kolan i powrócimy do pozycji kota. Wdech, unosimy klatkę piersiową. Wydech, zaokrąglamy kręgosłup. Na wdechu ustawiamy kręgosłup równolegle do maty. Czujecie różnicę? Wdech i wydech. Przenosimy prawą stopę do przodu, rozciągamy lewą nogę. Wydech, podnosimy się. Palce u nóg szeroko rozstawione, stopy wciśnięte w podłoże. Stopa tylnej nogi opuszczona jak najniżej. Na wdechu wydłużamy kręgosłup. Wydech, opuszczamy dłonie na matę. Wdech, układamy się w pozycji pochyłej deski. Waga rozłożona między dwie ręce i dwie stopy, tułów wyprostowany. Wdech, unosimy prawą nogę. Wydech, opuszczamy. Wdech, wydłużamy ciało. Wydech, przechodzimy do pozycji psa patrzącego w dół. Rozkładamy wagę równomiernie na stopy i dłonie. Wdech, podnosimy prawą nogę, odciągamy stopę. W miarę możliwości podnosimy nogę jeszcze wyżej, rozciągamy biodra. Pozycja 3 punkty. Wdech i wydech. Powracamy do pozycji pochyłej deski. Ramiona w jednej linii z dłoni. Wdech,
Wydech. Lewą nogę przekładamy do przodu. Wdech. Odrywamy ręce od maty i podnosimy tułów. Zatrzymujemy się na moment w tej pozycji. Stopa mocno opiera się o podłogę. Pięta nogi z tyłu opiera się o niewidzialną ścianę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Opuszczamy ręce. Wdech, pozycja pochyłej deski. Zatrzymajmy się w niej przez chwilę. Wdech i wydech. Podnosimy lewą nogę, palce skierowane w dół. Wdech i wydech. Opuszczamy nogę. Wdech i wydech. Przechodzimy do pozycji psa patrzącego w dół. Ciągniemy kość ogonową do góry. Waga równomiernie rozłożona na czterech kończynach. Wdech, podnosimy nogę, palce skierowane w dół. Podnosimy nogę wyżej, rozciągamy biodra, ramiona kwadratowe. Wdech i wydech, opuszczamy nogę. Wdech i przechodzimy do pozycji pochyłej deski. Wydech, wdech. Prawa noga wędruje do przodu. Wydech, rozciągamy tylną nogę. Wdech, podnosimy tułów, pozostajemy przez chwilę w tej pozycji. Wdech, kładziemy palce na matę. Wdech, przenosimy ciężar ciała na przednią nogę, podnosimy tylną. Palcami mocno opieramy się o podłoże. Jeśli wasz oddech jest równy i długi, możecie położyć ręce na biodra i przejść do pozycji litery T, a następnie do pozycji samolotu. Wdech, wydech. Uginamy kolano, dłonie kładziemy na matę i opuszczamy nogę. Wdech, wydech. Powracamy do pozycji pochyłej deski. Wdech, wydech. Pozycja psa patrzącego w dół. Wdech, patrzymy na ręce. Wydech, powracamy do pozycji pochyłej deski. Wdech, unosimy tułów. Wydech, dłonie kładziemy na matę. Wdech, przenosimy ciężar ciała na lewą stopę. Kiedy już złapiecie równowagę, możecie oprzeć dłonie na biodrach. Jeśli macie ochotę kontynuować, rozłóżcie ręce do pozycji samolotu. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Uginamy kolano, na którym stoimy. Opuszczamy dłonie na matę i opuszczamy drugą nogę. Wdech. Przesuwamy nogę do przodu. Wydech. Skłon do łydek. Wdech. Podnosimy się powoli. Składamy dłonie przed sobą, stajemy na dwóch stopach. Wdech. Podnosimy się na palce, wydech, opuszczamy pięty. Wdech, podnosimy się na palce, wydech, opuszczamy pięty. Nauczcie się otwierać przy wykonywaniu pozycji, a wasz umysł się nie zastanie. Ręce układamy na biodrach, stopy zsunięte, kostki rozsunięte. Podnosimy palce, nie podnosząc pozostałej części stopy. Spróbujcie podnieść wszystkie palce. Nice.
Wyginamy podbicie stopy i wciskamy palce z powrotem w matę. Biodra ustawiamy w jednej linii z kostkami, ramiona w jednej linii z biodrami. Wdech, podnosimy prawą nogę, kolano ugięte, udo równoległe do podłoża. Noga, na której stoicie, szuka równowagi. To normalne. Pozwólcie, żeby tak się działo. Oddychamy głęboko. Wdech i wydech. Stawiamy stopę na macie. Teraz druga noga. Podnosimy ją. Udo równolegle do podłogi, palce wyciągnięte do góry. Próbujemy złapać równowagę. Tak jakbyśmy stali na obu nogach. Wdech, wydech, opuszczamy nogę. Jeszcze raz prawa noga. Wdech, podnosimy prawą nogę. Lewą ręką łapiemy się za prawe kolano. Prawą kładziemy z tyłu. Wdech, kręgosłup się wydłuża. Wydech, patrzymy do przodu. Jeśli stracicie równowagę, przyłączcie się do nas, jak tylko ją odzyskacie. Możecie teraz złapać prawą ręką lewą stopę i wyprostować nogę. Jeśli czujecie się na siłach, możecie wyprostować rękę z tyłu, podążając za nią wzrokiem. Wdech, wydech. Obracamy się do przodu, opuszczamy nogę, ręce na biodra. Teraz druga strona. Wdech, unosimy nogę, udo równolegle do podłoża, palce skierowane do wewnątrz. Prawą rękę kładziemy na przeciwległym kolanie, lewą na dolnej części pleców. Wdech, wydłużamy kręgosłup. Wydech, skręt tułowia. Możecie powtórzyć pozycję z poprzedniej nogi, obejmując stopę i prostując tylną rękę. Wdech, wydech. Obracamy tułów do środka. Opuszczamy nogę i ręce na biodra. Przechodzimy do pozycji drzewa. Uginamy prawe kolano i wykręcamy na zewnątrz. Początkujący mogą oprzeć stopę o przeciwległą kostkę. Bardziej zaawansowani podciągają stopę do pachwiny. Możecie ustawić stopę na dowolnej wysokości, poza kolanem, które jest bardzo wrażliwe. Łapiemy równowagę, szeroko rozstawiając palce. Dłonie składamy przed sobą. To pomaga zachować równowagę. Stopą mocno opieramy się o podłoże. Czubkiem głowy opieramy się o nieistniejący sufit. Wdech, wydech. Opuszczamy nogę. Teraz druga strona. Uginamy kolano, wykręcamy na zewnątrz, stopę opieramy na kostce drugiej nogi lub podciągamy do pachwiny. Dłonie składamy przed sobą, ramiona luźne. Palce stopy szeroko rozstawione, podbicie lekko uniesione. To pomaga utrzymać równowagę. Ramiona ciągniemy do tyłu i w dół, wydłużając szyję. Wdech, wydech, opuszczamy nogę. Przejdźmy do pozycji siedzących. Siadamy na macie. Rękami podtrzymujemy uda. Wyciągamy tułów do góry. Kości pośladków opierają się o podłoże. Wyobraźcie sobie, że to korzenie, którymi próbujecie wejść jak najgłębiej w podłoże. Wdech, podnosimy prawą nogę. Wydech, opuszczamy nogę.
Wdech, podnosimy lewą nogę. Wydech, opuszczamy. Możecie kontynuować ćwiczenie. Dla bardziej zaawansowanych polecamy pozycję łódki. Podnosimy obie nogi, łydki równolegle do podłoża. Możecie też pozostać przy jednej nodze, łydka równolegle do podłoża. Wdech, wydech. Opuszczam nogę. Podciągamy nogi pod siebie, a następnie rozchylamy do pozycji wiatraka. Bardziej zaawansowani mogą złapać się za palce stóp i wyprostować nogi w powietrzu. Teraz opieracie się tylko na kościach pośladków. Klatka piersiowa wypięta. Wdech. Wydech. Opuszczamy nogi. Zostajemy w tej samej pozycji. Palce stóp opierają się o podłoże. Możemy złapać się rękami za łydki lub kolana, ramiona opuszczone. Poczujcie, jak czubek głowy łączy się z kośćmi pośladków. Wdech, wydech. Układamy ręce na podłodze między plecami, palce skierowane do przodu. Wdech, unosimy pośladki do pozycji ruchomego stolika. Wydech, opuszczamy pośladki. Waga jest rozłożona równomiernie między ręce i nogi. Aby poczuć się wygodnie w danej pozycji, nie ma ograniczenia co do ilości oddechów. Siadamy po turecku, pięty ułożone w jednej linii. Podciągamy mięśnie pośladków. Wyobraźcie sobie, że kości pośladków to korzenie, które sięgają głęboko w podłoże. Kolana rozłożone równo po obydwu stronach, skierowane do podłogi. Poczujcie, jak równowaga nóg i kości, pośladków, przenosi się na długość kręgosłupa. Jeśli żebra wysuwają się do przodu, wciągnijcie je w kierunku kręgosłupa. Ramiona luźne, plecy wydłużone, czubek głowy uniesiony. Układamy ręce na kolanach dłońmi do góry. Palec wskazujący dotyka kciuka. Zamykamy oczy. Wczuwamy się w oddech. Rozluźniamy mięśnie. Koncentrujemy się na oddechu i wewnętrznej, i zewnętrznej równowadze. Wsłuchujemy się w rytm oddechu. Czujemy, jak odpływa z nas zmęczenie. Pozycje, które dzisiaj zademonstrowaliśmy, nie należą do łatwych, ale jestem pewien, że odnaleźliście równowagę. To, czego dzisiaj doświadczyliście, przekierujcie na inne aspekty życia. Teraz możecie odnaleźć bezpieczeństwo i równowagę w życiu codziennym. Dziękuję Wam za oglądanie tego programu. Nazywam się Douglas. Do zobaczenia w następnym programie. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media. Tekst Irena Bielicka, czytała Jolanta Niewiadomska.